Siemanko, jak to mówi Banot, soboty już nie taki poranku, dzisiaj przed czasem, wyjątkowo, kieruję się od razu w stronę Zabłocia, bo jak nie stąd będę coś brał, to pewnie zaraz Kazimierz trzeba będzie się kierować. No i co mamy? Skącika, podwójne skącika, czyli pojechałem trochę w złym kierunku, ale to już tędy przejadę. Ogółem trasa mierzy 7 km, ja tu mam ledwie jeden do dojechania. Pizgło tym wiatrem dzisiaj. No to sobie chyba chwilę poczekamy, kurwa. 5 minutes later. Nie wiem, co będzie? Ja panu wydam od razu wszystko, żebyś... Tak, tak, dobra. Nie było zimne, dobra? Dobra, to ja tam jestem. 15 minut już stoję. Nikt nie pakuje tych torebek. Rozdupcone jedzenie na ladzie. Chyba ruch dzisiaj się najpierw. Nie wyrabiają z pakowaniem zamówień tych kurierów. 20 minutes later. 579 jeszcze nie ma, nie? I 754. Mam oba. Na pierwszy. Dzięki. Pierwszą dostawę mam tu zaraz za most kotlarski, a z drugim jedziemy pod M1. A ten co z bucika wali? Się przyparkował gdzieś na lewo. Tarararara. Dupcy mi się ta kamera coś rozłączają co chwilę. To samo co wczoraj. Dokładnie tam, do tego budynku po prawej stronie jedziemy. Jednak po lewej budynek, myślałem, że to ten po prawej. Nie, po prawej, dobrze mówię. No i dobra, co ja tu mam? Tutaj. Na pierwszym. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dzięki, do widzenia. Potwierdzamy i lecimy na aleję pokoju. I w te soboty jakieś takie te światła dłuższe dla pieszych. Kurde, dzisiaj było na plusie. Coś czyściutko na tych ścieżkach. No ale tam już chyba nie zdążę. Kurwa, depniesz to zdążysz. Mówiłem. Tam też jest zielone. No ale tu już raczej nie dojadę. Nie no, kurwa, szałpyty. Wszystkie zielone na razie. Wiatr w plecy, trochę się tam wyczekałem w tej knajpie, ale przynajmniej szybko dowiozę. Uwaga, Miciu. Wrzuciłbym sobie bloki do tego roweru i w blokach jeździł, żeby trochę odciążyć te nogi. Ale nie mam butów zimowych. Elektryczek to by mi się przydał do takiego ruszenia ze świateł właśnie, kurwa, na manetce. Pewnie napęd będziesz tak w dupę nie dostawał. Chociaż chuja, nie wiem, nie znam się. Ale na pewno by odciążyło trochę napęd. Te światła są takie długie, że kurwa piesi to chyba na 3 razy to przechodzą. 1,5 kilometra. Jest to skrócik, jest. Gdzie będę jeździł dookoła? Zajebiliście. Tu w lewo i pierwsza klatka. Zajebista window. Fajne. Tylko, że to nie jest ta klatka. Gdzieś ja bym, kurwa, za pierwszym razem do dobrej drzwi podszedł. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dwa mam z głowy. W godzinę, kurwa.
Ja pierdolę, kurwa, jebane te windy są. Chuj, ktoś nacisnął. Wysiadłem, kurwa, na drugi potwierdź. No i co będzie, M1? Jeden? Medweckiego. Zarobki dodatkowe 30%. Czyli tam, gdzie, kurwa, pierdolony kluczyk wtedy zgubiłem. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę autobusem wracał. Ja dzisiaj chyba nie mam już termowej komunikacji. Trzeba by sobie bilet kupić. Lecimy z tym Carrefourkiem na jakiegoś Tomickiego. To jest chyba koło Łąk Nowochódzkich. Pod wczorajszym Carrefourem też miałem pecha. To czekałem te ponad 20 minut na zamówienie. Do 3 razy sztuka. W sumie jak tam będę, to mógłbym się jej spytać o ten kluczyk, czy nie znaleźli, ale... Ale szkoda czasu chyba. Dobry. Czy Glovo 201? To ja za minutkę przyjdę. Dobry, mam takie pytanie. Czy pani, która jest sprzątająca, 2 dni temu zgubiłem taki kluczyk gdzieś na terenie, to nikt nie znalazł, nie wie pani. Ja nie znalazłam bynajmniej, chyba że tam koleżanka, ale to by mówiła coś. Dobra, to się zapytam w ochronie tutaj. Dobry, przepraszam, bo 2 dni temu zgubiłem taki identyczny kluczyk. Chciałem zapytać, czy ktoś nie przyniósł, może znalazł? Dobra, to dzięki. Czyli tak jak mówiłem, albo w zakupach u klienta, albo odkurzacz wciągnął i spuścili do kanału. Jest pan po 201, tak? 201, no. Co chwilę mi się to wyłącza, a nie wiem, kiedy się nagrywa, kiedy się nie nagrywa. 700 metrów do celu. Ups, dobry. Okej. Tutaj wyjąłem, bo mi się nie mieściło. Proszę bardzo, jedno. I druga. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jakiś dziwny zapach w tej klatce. By coś tu kurwa zdechło. Aleja Jana Pawła. Burger King. Na sołty soska. Gitara. Po tych 3 dostawach, 1,5 godziny minęło. 43 zł. Pyta jak sam chuj, że tak powiem. Jest to czekanie, kurwa. 3 minuty mam czekać. No i dobre. Ja sobie od razu może telefon podłączę, jak jest też chwila czasu. 1,5 minuty. To 905 w ogóle, bo. 10 minutes later. 905, no. Dziękuję. Dziwny ten Burger King. W ogóle ludzi tu nie ma. Tak chyba czekałem tyle czasu. No czyli co, tu też znowu czekałem. Godzinówka masakryczna wyjdzie. Znowu ten skomplikowany domofon. Kurwa, samo się otworzyło. Czary. Dobra, będzie 67 zł. Okej. Ma pan wydać 2 dwudziestki? No, będę miał. Okej, super. To jest reszta i reszta jedynka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, piękne, do widzenia. Wzajemnie, dziękuję. No i co, znowu mam 100, a drobnych? Drobnych nie ma w ogóle. Gdzie kolejne gotówkowe, to będzie problem.
60 zł w 2 godziny. Jest kolejne zamówienie. Aleja pokoju. McDonald's M1 na Nowochódzką. Ha, przecież ja tu byłem. Z pierwszą dostawą. Kurwa, tu przez te wykopki jadę. Zamiast jechać normalnie do głównej. Widziałem, że na sklepie Glovo pokazały się kurtki zimowe. Za 120 zł można sobie kupić. Dużo ludzi w tym jeździ, widzę. Tylko, że kiepsko z rozmiarówką, bo tam tylko L-kę mają. To w L-kę to ja sobie może jedną rękę włożę. To dzisiaj może być ruch w tym McDonaldzie. Sobota. No, a jest w chuj. Full prawie. No, pakietowe dostałem, drugie zamówienie. To git, będzie 7. Dobra, 5M i DB. Okej. Idź pan w chuj, chuja się, nie nagrało się. Wziąłem maczka podwójnego. Lecę z nim na Nowochódzką. I na Sołtysowską znowu tam, gdzie przed chwilą była dostawa. Tam jest taki korek do wyjazdu. Ja to sobie w prawo polecę. Kurwa, lodowisko, ja pierdolę. Tu jest fajnie, bo jest jedno wejście, a w środku są fajnie opisane krateczki. Dobry. To jest 5M. I drugie, proszę bardzo. Dzięki. Metrów. Chyba tu. Dzięki, do widzenia. A, ten Chińczyk. Brałem go już kiedyś. Dostawa niedaleko, bo gdzieś koło parku lotników. Czy Glovo 528 będzie gotowy już? Tak. Dziękuję, do widzenia. Mieczysława Przona. Jaka ulica, kurwa, gdzie to jest? Mietek Przon. Są kurwa jakieś jaja normalnie. Kurwa. Proszę bardzo, dzięki piękne, do widzenia. Odebrałem jakieś chińskie jedzonko i lecę do hotelu na Rakowicką. To tu pod
za rogiem w sumie. Halo, dzień dobry, wie pani co, jestem na miejscu, tylko nie wiem, pani zejdzie na dół, czy... Aha, no dobra, to wchodzę. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję również, do widzenia. Dzień dobry, Globo 681. Dziękuję bardzo. Widzenia. Na Józefa 6. No. Ciekawe. Jestem, dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dziękuję bardzo.